Hej, zapraszam na nowy odcinek na kanale, w którym poznacie upiorne koreańskie legendy miejskie, które przyprawią was o ciarki. I już jeden taki odcinek powstał na naszym kanale, bardzo wam się spodobał. Rozpoczęłam nawet serię z upiornymi legendami na TikToku, która też wam się spodobała. I wiele osób pytało, kiedy kolejny odcinek na YouTubie, więc odpowiedź brzmi właśnie teraz. Pytanie brzmi, czy jesteście gotowi? Jeżeli nie widzieliście natomiast poprzedniej części, poprzedniego odcinka, to jak najbardziej zachęcam do nadrobienia zaległości, bo sama osobiście uważam, że takie tematy są bardzo interesujące, bardzo ciekawe. I oczywiście nie zapomnijcie również zostawić łapki w górę, żebym widziała wasze zainteresowanie, żebym widziała, że chcecie kolejną część. A już teraz mogę wam powiedzieć, że udało mi się nazbierać materiałów na kolejne odcinki. Więc zapraszam was na filmik idealnie wpisujący się w tę porę roku i taki troszeczkę jednak związany z Halloween. Ale przejdźmy do tematu odcinka i powiedzcie mi koniecznie, czego boicie się najbardziej. Bo wiele osób boi się pająków, inni boją się owadów, a ja na przykład boję się karaluchów. I o dziwo, w koreańskich legendach miejskich jest bardzo dużo karaluchów i nawet w poprzednim odcinku wspominałam jedną taką legendę o jajach karalucha zagnieżdżonych w porach na twarzy, więc odsyłam do poprzedniego odcinka, a teraz mam troszeczkę inną legendę. Otóż Koreańczycy uznali, że karaluchy składają jaja tamponach. Więc tutaj pojawia się historia pewnej dziewczyny, którą bardzo bolał brzuch, mimo że jej miesiączka się już dawno skończyła, więc udała się do szpitala, udała się do lekarza i lekarz tam odkrył, że jaja się wykluły, a karaluchy koczowały w jej macicy. I ja się aż wzdrygam na samą myśl. Ale najgorsze jest to, że mimo że ta historia wydaje się absurdalna i totalnie wyssana z palca, to jednak podobno odnaleziono robaki w Korei Południowej w tamponach, podpaskach i pieluchach, więc coś jest teoretycznie na rzeczy. I nawet jeżeli brzmi to totalnie nieprawdopodobnie, to jestem pewna, że część dziewczyn będzie się teraz nad tym zastanawiać ten jeden raz w miesiącu. Zmieńmy trochę temat, przejdźmy do pieniędzy. I tutaj mamy kolejną historię, kolejną legendę, która głosi, że pewien pracownik mennicy był na wyjeździe służbowym w momencie, kiedy porwano i zamordowano jego córkę. Niestety sprawcy nie odnaleziono, więc nikt nie został osądzony za ten czyn. Ale mennica postanowiła uczcić pamięć tej dziewczyny i uspokoić jej ducha i podobno zdjęcia części jej ciała oraz fragmenty jej pełnego imienia znajdują się obecnie na południowo-koreańskiej walucie. Oczywiście mennica wszystkiemu zaprzeczyła, ale to jest taka sytuacja, kiedy ja biorę łony i się po prostu zastanawiam i analizuję i zastanawiam się, gdzie są te części ciała, a widzę tylko komara i motyla. Chore to jest. Lecimy dalej, legenda jak legenda, bardziej przesąd. Otóż nigdy nie zasypiajcie z włączonym wiatrakiem, bo podobno ten wiatrak może was zabić. I my raczej myślimy, że spanie przy włączonym wiatraku to jest idealny powód do bycia przeziębionym, natomiast Koreańczycy posuwają się znacznie dalej, są dużo brutalniejsi w swoich przypuszczeniach, ponieważ uważają, że ten wiatrak od razu może nas zamordować. A wszystko przez przesądy, przez legendy o tym, że wiatraki wysysają tlen ze śpiących ludzi, ewentualnie tak bardzo wychładzają nasz organizm, że mogą doprowadzić do hipotermii. Zupełnie inna historia opowiada o tym, że gdzieś w jakiejś małej wiosce w Korei Południowej usłyszano głos dochodzący z masowego grobu, w którym pochowane było bydło chorujące na pryszczycę. Więc odkopano ten grób, a tam natomiast znaleziono szczątki ludzkie i jak się okazało, ofiara była ścigana przez lichwiarza. Dochodzenie w tej sprawie doprowadziło do odkrycia dziesiątek ciał pochowanych w podobnych dołach na terenie całej Korei Południowej. Podobno wszystkie te osoby były również ścigane przez lichwiarza, jednak nic takiego nie pojawiło się nigdy w żadnych aktach policyjnych, więc jest to raczej po prostu upiorna plotka. Chcecie więcej? Proszę bardzo. I ta legenda jest bardziej japońska niż koreańska, jednak jest rozpowszechniona w Korei. Jest to historia 19-letniej Karuko, która mieszkała na 14 piętrze i pewnego dnia wracała z uniwersytetu bardzo późno, oczywiście wzięła windę na 14 piętro i w momencie, kiedy drzwi windy się zamykały, to jakiś mężczyzna wsunął tam rękę, żeby zatrzymać te drzwi i wsiadł do windy, stając bardzo blisko Karuko i należy tutaj oczywiście dodać, że mężczyzna był bardzo przystojny. Mężczyzna
powiedział Karuko, że mieszka na 13 piętrze. Trochę flirtowali, zanim winda się zatrzymała na jego piętrze. Jednak w momencie, kiedy wyszedł, odwrócił się i powiedział do niej do zobaczenia na górze. Po czym wyciągnął nóż, zaśmiał się i zaczął kierować się w stronę schodów. Zanim Karuko zdążyła cokolwiek zrobić, to drzwi windy się zamknęły. Nieważne, który przycisk próbowała wcisnąć, winda i tak przesuwała się w górę, więc oczywiście dziewczyna zginęła w momencie, kiedy drzwi windy się otworzyły. I ta legenda ma swoich zwolenników, którzy twierdzą, że historia jest prawdziwa i dlatego od tamtej chwili w windach znajduje się przycisk stop. Są też ludzie, którzy przestrzegają kobiety przed wsiadaniem do windy sam na sam z mężczyzną, jakimkolwiek mężczyzną, ponieważ uważają, że morderca nadal gdzieś tam czyha. I mam kolejną historię, która wywodzi się z Japonii, jednak została rozpowszechniona w Korei Południowej. Dotyczy ona psa o ludzkiej twarzy. Podobno jakiś mężczyzna widział psa z ludzką twarzą jedzącego śmieci pod mostem, usłyszał czyjś głos, okazało się, że ten głos dochodzi właśnie od na wpół psa, pół człowieka. Zaczął go gonić, jednak pies zniknął za rogiem i ludzie później spekulowali, że ta istota musiała być w rzeczywistości wcześniej człowiekiem, który został przeklęty za prowadzenie grzesznego życia. Dobra wiadomość w tym filmiku jest taka, że mamy jeszcze trochę tych legend i następna dotyczy autostrady Jayuro na północ od Seulu, która łączy Goyang z Paju. I ta okolica jest znana z bardzo, ale to bardzo mglistych warunków pogodowych, które są przyczyną wielu wypadków samochodowych każdego roku. Jednak nie wszyscy miejscowi uważają, że to mgła jest powodem tych wypadków, co jest dość oczywiste, ponieważ ta pogoda wręcz sprzyja, ta aura wręcz sprzyja tworzeniu upiornych legend i to jest po prostu scena wyciągnięta z horroru. Więc niektórzy uważają, że w momencie, kiedy kierowca zaczyna widzieć mgłę, to zbliża się coś nadprzyrodzonego. Kierowcy natomiast twierdzą, że widzą na poboczu kobietę, która wydaje się nosić okulary przeciwsłoneczne, jednak w momencie, kiedy się oni do niej zbliżają, to odkrywają, że ona wcale nie ma na sobie okularów przeciwsłonecznych, tylko po prostu ma wydłubane oczy. Bum! Kolejna historia, kolejna legenda wydaje się znowu absurdalna i takie mi przypadają najbardziej do gustu, bo mimo, że wiem, że one są nieprawdziwe, to jednak z jakiegoś powodu robią wam babkę z mózgu i zaczynacie to wszystko analizować i mieć podejście, a co jeśli? Otóż podczas spaceru po plaży pewien mężczyzna się poślizgnął, uderzył kolanem o skałę i się skaleczył. Oczywiście zabandażował ranę, jednak ona nieustannie bardzo, ale to bardzo swędziała, więc po kilku dniach odwinął bandaż i odkrył, uwaga, odkrył, że na tej skale musiały być złożone jaja ostrych, które dostały się do jego rany i teraz jego kolano było pokryte nowonarodzonymi ostrygami. Powiem wam, że wyobraźnia Koreańczyków to jest jakiś fenomen. Kolejne pytanie do was, czy lubicie tatuaże? Ja uwielbiam tatuaże, uważam, że w jakimś stopniu dodają one atrakcyjności, a poza tym są taką formą pamiętnika, bo zawsze niosą ze sobą jakąś historię. Ja sama mam 4 tatuaże i nieustannie myślę o robieniu nowych, ale oczywiście w Korei również istnieją legendy miejskie na ten temat. Według jednej z południowo-koreańskich legend, tatuaże wykonane z kurzej krwi zamiast atramentu są widoczne tylko wtedy, kiedy pijemy alkohol, ewentualnie kiedy podnosi się temperatura naszego ciała. Więc jedna z historii głosi, że pewien mężczyzna spotkał bardzo piękną kobietę w barze, a kiedy pili, na jej ustach pojawił się tatuaż róży, który za chwilę zniknął. I teraz przyznajcie się, kto z was ma ochotę sprawdzić, czy to prawda, chociaż dla mnie to jest naprawdę obrzydliwe. Kto z was lubi spać, bo ja uwielbiam spać, mogłabym spać non-stop, ale jak sobie pomyślę o tym, że są sny, które potrafią ukraść waszą duszę, to już mi się spać odechciewa. Ale najgorsze właśnie są sny o ukochanej, zmarłej osobie, ponieważ jest to bardzo zły omen, jest to bardzo zły znak, a szczególnie jeżeli ta osoba znajduje się w wodzie. Ponieważ jeżeli ta osoba was zacznie przyciągać i znajdziecie się odpowiednio blisko, że zdoła was objąć, to wtedy ukradnie waszą duszę. I dla mnie to już nawet nie jest legenda, to nie jest przesąd, to po prostu interpretacja sennika, a ja uwielbiam senniki, uwielbiam interpretacje senników, mam mnóstwo senników i zawsze analizuję wszystkie swoje sny od prawej do lewej, od góry do dołu z sennikami i najgorsze jest to, że to mi się zawsze sprawdza. Więc dajcie mi znać, jakie wy macie podejście do senników i czy jakiś sen
wam się sprawdził, zgodnie z tym, co było napisane w senniku. Ale to by było na tyle w tym odcinku, następny pojawi się w momencie, kiedy zobaczę odpowiednią ilość łapek w górę pod tym filmikiem i nie zdradzę wam, jaka to ma być ilość, ponieważ zadziała to na waszą psychikę, będziecie klikać do skutku i ja wtedy zobaczę wasze zainteresowanie, więc dzięki wam za oglądanie, oczywiście zasubskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym filmiku.